Znajdujemy się na najstarszej uprawie znodowienia naturalnego w moim leśnictwie, leśnictwie Jawornik. Została założona wiosną 2007 roku, czyli ma jakieś 9 lat. Jak widać, tutaj wypełnienie jest w tej chwili wystarczające do uzyskania ładnego drzewostanu. Początkowo po mojej lewej ręce nie było tutaj rokowania zbyt dobre, dlatego że uwilgotnienie, które tutaj panuje, było dość duże. Na tym terenie rozpoczyna się cały kompleks odnowień naturalnych sosnowych założonych w 2013 roku. Ich łączna powierzchnia wynosi około 15 hektarów. Znajdują się tu również odnowienia naturalne graba, buka oraz jawora. Kompleks ten posiada siedlisko lasowe, czyli bardzo żyzne, ale jak widzimy, tutaj odnowienie naturalne sosnowe jest bardzo dobrze wypełnione. Na terenie leśnictwa Jawornik mamy bardzo duży problem, jeśli chodzi o uszkodzenia spowodowane przez łosie. Mamy tutaj obraz jednej z sadzonych uszkodzonych przez łosia, jak również tutaj na tej sośni widzimy złamany czubek. Z ciekawostek historycznych znajdujemy się w miejscu, gdzie w 1936 roku został postawiony krzyż. Krzyż ten postawiły kobiety za grzechy mężów.